Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z kariery Ikera Zapaty w FIFA 22. Moi drodzy, w ostatnim odcinku udało się nam fantastycznie przejść suchą stopą, można powiedzieć, po praktycznie wszystkich frontach. Przede wszystkim najważniejsze tutaj jest dla mnie zwycięstwo w Pucharze, a także ligowe zwycięstwo z Anderlechtem, ale przede wszystkim aktualna forma strzelecka Ikera Zapaty, której nie sposób podważyć. Iker jest w świetnej formie. I to widać. Gołym okiem widać, że Iker robi naprawdę niesamowity postęp. Z meczu na mecz po prostu gra coraz lepiej. Drodzy Państwo, czas na kolejne treningi, które sobie oczywiście przesymulujemy. Będą to treningi strzeleckie, które dadzą nam możliwość najszybszego absolutnie rozwoju ze względu na te punkty doświadczenia, które wskakują na nasze konto. A teraz czas na starcie z Antwerpią. Tak więc, moi drodzy, Royal Antwerp kontra Club Brugge. Przesymulujemy sobie to spotkanie. I zakończyło się ono naszym zwycięstwem 3-2 i zdobyliśmy dwa trafienia. Piękny układ, moim zdaniem wręcz idealny, więc bardzo się cieszę, że tak to wszystko poszło. Bardzo dobrze, no jeżeli Iker Zapata zgarnia dwie bramy, no to chyba nic nie pozostaje innego, tylko się cieszyć. Wygląda to naprawdę fantastycznie i nasz dorobek strzelecki też wygląda przyzwoicie, moi drodzy. 24 rozegrane spotkania, 13 goli, 4 asysty. Jest ok, jest naprawdę, naprawdę ok. Tak przynajmniej mi się wydaje. Przed nami oczywiście kolejny mecz ligowy, tym razem z Mechelen, ale później oczywiście półfinał Pucharu Belgii z Cercle Brugge. I tym meczem będziemy się koncentrować, nad tym meczem. Teraz czas na wyjazdowe starcie z Mechelen. Mechelen, tak mi się wydaje. Niemniej... gramy na wyjeździe, więc symulacja nie jest wcale takim pewniakiem, że uda się nam tutaj osiągnąć ten pozytywny wynik, o czym się przekonaliśmy już nie raz, a nawet dwa. Ale mimo wszystko, moi drodzy, zwycięstwo 2-4, gol Ikera Zapaty, tylko gol Ikera Zapaty, ale my graliśmy w dziesiątkę od 27 minuty. Piękne rzeczy, piękny obrót spraw. Moi drodzy, Iker Zapata z oceną 9-0, ale Van Aken 9-3 w pełni zasłużenie. Tutaj zrobił niesamowitą robotę, jak i myślę cała drużyna. No Romo trochę się nie popisał. Na całe szczęście ciężary tej odpowiedzialności wzięliśmy na swoje barki i wyszło fantastycznie. Tak więc, moi drodzy, teraz przed nami oczywiście ten półfinał zapowiadany, na który tak mocno czekaliśmy, więc teraz jak najbardziej weźmy sobie w nim udział. Ale przed samym półfinałem, moi drodzy, weźmy sobie udział również w kolejnym treningu strzeleckim i spróbujmy sobie rozegrać tutaj scenariusze ataku. Niech będzie. Nigdy tego nie graliśmy. Będzie ciężko z tym, mam wrażenie. Ale może damy radę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się toczyć. W jaki sposób tutaj mamy to rozgrywać. Mam tutaj podać po ziemi. I podałem po ziemi, więc teraz pan Dost. Potężne uderzenie na zielonym, pięknie wykończone. Więc teraz raz jeszcze sugeruje mi tutaj podanie po ziemi. Ale ja może nie chcę podawać po ziemi, tylko strzelić. Chociaż mogłem podać po ziemi. Tam w tamtej końcówce faktycznie chłop... Ale jest takie dziwne ścięcie. Nie wiem, czy też to widzicie. I czy u was też jest to takie widoczne. Na pewno jest to u was też widoczne, bo to w grze się ścina. Ale jest takie dziwne ścięcie, jak na początku rusza tutaj Iker i faktycznie działa to trochę na niekorzyść. Teraz Dost! Potężny... Wow! No powiem szczerze, że Dost ma naprawdę imponujące wykończenie z takiej pozycji. Robią robotę te jego woleje, czy cokolwiek on tutaj robi. No teraz trochę zabrakło tempa przy tej akcji, ale może teraz Iker Zapata. Jesteśmy już w polu karnym, czekamy na tego Dosta, jest do niego podanie. Raz jeszcze strzał Zapaty, no piękna akcja! Przepięknie to rozegrane było. I teraz pan Dost, finezyjne uderzenie. Aj, no ale Mignolet, takim strzałem nie pokonamy Mignoleta. To jest niemożliwe, żeby go takim strzałem pokonać. Ale może teraz? No nie. Mimo to, moi drodzy, ocena A wpadła. Więc spory ten boost do nas już jest. I myślę, że możemy w takim razie spróbować rozegrać jeszcze jeden trening. I niech to będzie teraz... No niech będą te scenariusze kontrataków. Tak czy siak dostaniemy tutaj... bonus za to, że to rozegramy. Nie wiem, jaką ocenę się nam uda tutaj zorganizować, bo my najpierw musimy przejąć piłkę, później ruszyć z kontratakiem i zamienić ten kontratak na bramkę. To jest ciężkie, bo to jest, wymaga powodzenia na wielu płaszczyznach. No, a co ja teraz w tej sytuacji miałem zrobić, jeżeli on po prostu strzelił od razu? No i tak samo... Halo! Chyba będziemy musieli powtórzyć ten trening, bo powiem szczerze, że to wyszło niezbyt dobrze. No on znowu będzie tutaj podawał. A nie, jest przyjęta piłka, super. I teraz rozpędzamy się. Rozpędzamy się, Luis Romo, podanie. Świetnie, klepka.
Raz jeszcze, piłka jest nasza. Dobre dogranie, stracona futbolówka i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten kontratak cały. Perez, zagranie piłki nie ma, ale nie pozwoliło nam jednak to. Nie pozwala nam przeprowadzić tego kontrataku po interwencji bramkarza, to musi być nasza interwencja absolutnie i wtedy możemy ten kontratak przeprowadzić. No to teraz, panie Zapata, lecimy z tematem. Zapata, zagranie piłki do skrzydłowego i tutaj jest Lang. Czekamy na zagranie piłki na przedpole i będzie strzał Van Akena. No strzał jaki był, taki był. No byłby rzut karny. Chociaż może i nie byłby. Nie wiadomo jak to w tej FIFA wygląda z tymi karnymi. Panie Zapata, no proszę to powstrzymać. Piłka zabrana. Okej, ocena B. Też biorę to w ciemno. I jest mój cel uzyskany, tak więc moi drodzy. Ekspert stałych fragmentów gry. I dodatkowe 4 punkty rozwoju. Tak więc, udajmy się oczywiście w te statystyki, które teraz nas najbardziej interesują. Jeżeli już nieco zrównoważyliśmy naszą postać, to wymaksujmy sobie te niektóre tutaj założenia. No tutaj mamy stałe fragmenty gry z tego co widzę i główki. Ja bym jednak tutaj rozwinął woleje. No najpierw bym wymaksował te statystyki. Ruszyłbym te woleje i niech już będzie, niech te woleje będą już też zmaksymalizowane. Dobrze moi drodzy, wpadamy na 81 punktów overalla, ale odblokowaliśmy też nowe perki. I pomiędzy tymi nowymi perkami pojawił się perk, który mnie tutaj mocno zainteresował, czyli Hot Streak. Wszystkie statystyki strzelania są specjalnie zboostowane na 15 minut po tym, gdy strzelisz gola. Więc podwyższa to twój strzał finezyjny, strzał zza pola karnego, główki i tak dalej, słabszą nogę. 15 minut po tym, gdy strzelisz bramkę, to może, żeby strzelić od razu szybką drugą. Ja uważam, że chyba jednak tutaj te wspieranie całego zespołu jest po prostu lepsze, jakby to lepiej działa, takie jest moje wrażenie na ten temat, tak przynajmniej mi się wydaje. No ten ostatni trening, który sobie przesymulujemy, żebyśmy nie przeholowali aż tak bardzo, ale okej, trochę się skupiliśmy tutaj na rozwoju i myślę, że to była całkiem niezła decyzja. No dobrze. 81 punktów overalla mamy, więc teraz moi drodzy, Club Brugge. I tak, strzelamy, no zagramy sobie oczywiście to spotkanie, Club Brugge kontra Cercle Brugge, ten mecz sobie oczywiście w 100% rozegramy od podstaw, więc zobaczmy jakie wytyczne tutaj będziemy mieli. Moi drodzy, gramy chyba na naszym stadionie, chociaż nie wiem czy to nie jest tak jakby odpowiednik też stadionu, wiecie, taki, gdzie rozgrywa się tak jak na Wembley w Anglii, po prostu od pewnego etapu. No i wybierzmy sobie cel na ten pojedynek. Mamy świetną formę, jesteśmy absolutnym pewniakiem. To dajmy sobie po raz kolejny, moi drodzy, że wygramy ten pojedynek. Tak mi się wydaje, że to jest całkiem dobry cel. Nakajima. Wrócił do składu po chwilowej absencji na tym prawym skrzydle. Okej, Balanta. Nie wiem, co on zrobił z tą piłką. Aha, wyszedł z nią. Okej, myślałem, że on tak w taki sposób podał. Ale nie. Okej. Mamy naszą futbolówkę i teraz zagrajmy sobie tutaj i możesz, chłopie, strzelać od razu! Bardzo dobra decyzja. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja, żeby chłop strzelał, bo może mógłby przekombinować, nie było też nikogo na zamknięcie, a tak mamy wywalczony rzut rożny, stały fragment gry, więc jest jak najbardziej okej. No dobrze, poproszę o podanie na krótko. Okej, to się doprosiłem się o podanie na krótko. Nie za bardzo to wyszło tak, jak sobie to wyobrażałem. Raz jeszcze nie wyszło to tak, jak sobie to wyobrażałem. Atakuje teraz Da Silva. Gori. Da Silva. Zagranie do Denekeja. Da Silva. Oj, sporo wolnej przestrzeni ma. Ale na całe szczęście nie trafił światło bramki. Chociaż to powiem wam szczerze, te derby Brugi podniosły trochę ciśnienie. Mata. Nakajima. Dobre rozegranie. Lang. Van Aken. Świetnie. Bardzo ładnie. Jest do mnie zagrana piłka. Strzał Ikera Zapaty. Wow, ale huknął chłop w ogóle. Ja w szoku. Chłop tak uderzył, że... No naprawdę potężne uderzenie. I spory refleks teraz bramkarza, że on tego tutaj, moi drodzy, nie wypuścił ze swoich rąk. No dobrze. No to teraz. Iker Zapata. Dobitka. Mamy bramkę, moi drodzy, prowadzimy w półfinale 1-0. Może nie udało się nam strzelić gola, ale
Po naszym strzale na dobitkę znalazł miejsce już któryś z naszych kolegów z zespołu, więc bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało. No i pięknie, drodzy Państwo, otwieramy wynik tego spotkania już w 15 minucie. Dobry przechwyt, o to chodzi. Chociaż trochę się tutaj zamotał. Ja powiem wam tak, ja mimo wszystko, oczywiście super, ale ja cały czas będę polował na jakieś trafienie tutaj też w tym pucharze, bo przypominam, że ja się tutaj w tym pucharze będę chciał bić o MVP tego turnieju. Vanaken. Ładne rozegranie, Lang, jestem tutaj, tylko czy ty do mnie podasz, chłopie? Podał do mnie! Aj, ale straciłem tę piłkę, szkoda. Bardzo dobre podanie, Lang. Atakuje tutaj Dekosterę. Potrzebujemy, żeby ktoś go zaatakował. Panowie, trzymam TR1, żebyście tutaj we dwójkę do niego ruszyli. Okej, piłka zatrzymana na Kajima. Teraz możesz mi oddać na skrzydło piłkę. Dobry przerzut. Zamknij! Ojejku, jejku, jej, ależ... Mam wrażenie, że prosiło się tutaj o uderzenie... Nie głową, a może jakimś volejem, chociaż strzał sam w sobie był niezły. Strzał był naprawdę przyzwoity. No nie, no główki to ja... Główkować to ja nie potrafię za dobrze. Stracona teraz piłka. Ale może ta presja się opłaci? Nie, rozciągnęli to po prostu szeroko i dobrze, dobrze robią, że tutaj uwolnili się z tej strony, gdzie było tak totalnie gęsto. Gori, dobrze, Mata, o to chodzi. Super, podaj po tutaj, 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 o no dobra, okej, jednak nie. Może teraz na Kajima? Trochę ciężko było z tą piłką, ale udało się nam ją wywalczyć ostatecznie. Vanaken. Jestem, dawaj na przedpole. Super. O Jezus Maria, co? Ciężko, 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 ale może teraz będzie dośrodkowo w pole karne. Zapata, próba strzału głową. Nie powiodła się. Kurczę. Ja mam wzrost, że ja jestem w stanie mimo wszystko te główki jakoś powalczyć. Tam mam chyba 1,80 m ponad coś. To uważam, że jestem w stanie w jakiejś odpowiedniej sytuacji, w odpowiednim scenariuszu faktycznie tą główką coś strzelić, ale no nie mamy w ogóle tych główek jakby ruszonych i to widać faktycznie. Okej. Okay. 1-0 cały czas, 43 minuta. My bez trafienia, no chyba też bez asysty, to się nam chyba jako asysta nie zaliczy. Ale może teraz. No gdzieś ty Zapata podał, Jezus Maria, te główki mamy tragiczne. Jestem. No dobra. Koniec pierwszej połowy. Club Brugge wygrywa z Cercle Brugge 1-0. Drugie 45 minut lada moment przed nami. I bardzo chciałbym, żebyśmy jakieś trafienie tutaj zdobyli. Żeby faktycznie wnieść trochę więcej jakości. Ale pojawił się Thorgan Hazard po stronie Cercle Brugge. Ciekawe, czy wniesie tak samo wiele polotu jak... nie Thorgan, tylko Kylian. Przepraszam. Kylian Hazard. Zobaczymy, czy wniesie właśnie tak samo dużo polotu jak Thorgan Hazard. A może teraz będzie podanie, może teraz będzie strzał. Strzelaj, strzelaj z voleja od razu. Jest! Świetnie! Fantastycznie, mamy 2-0. Bardzo dobrze. No tego jako asysty mi chyba też nie zaliczy. No i widzicie, no to jest kwestia tego, że statystyki nie pokazują wszystkiego, bo... No, chyba nikt nie będzie miał tutaj wątpliwości, że mieliśmy tutaj spory udział przy tych bramkach, ale bardzo dobra decyzja Vanakena i cieszę się, że posłuchał się tego tykania mojego cały czas kółka i że oddał strzał, bo wszyscy dobrze wiemy z poprzednich odcinków, że czasami no, nasi koledzy z zespołu bardzo lubią nie strzelać w sytuacji, w której strzelać by mogli spokojnie. Balanta, uciekam tutaj. Dobry obieg. Panie Zapata! Panie Zapata! Strzał lewą, no! Drodzy Państwo, to był... Zobaczyliśmy Leo Messiego, który
na stadionie w Brugi założył koszulkę z numerem 9. Fantastyczny dribbling, później przerzucanie tej piłki między stopami. 3-0. Club Brugge prowadzi Cercle Brugge w półfinale Pucharu Belgii. Absolutnie bezlitośni jesteśmy w tym meczu i bardzo dobrze, moi drodzy, już koniec tej litości. Byliśmy już wystarczająco dużo litościwi w lidze i to się zakończyło takim, a nie innym wynikiem, że mamy tam remisów najwięcej z całej ligi. To patrzcie, jaka presja. I teraz przejmij tę piłkę, proszę cię, zagraj do mnie. Jest, jest, strzał finezyjny Zapata. Nie, wybronił, a to była taka okazja, pusta bramka praktycznie, ale zdążył wrócić. Ale widzicie, presja się opłaciła w 100%. O to chodzi, panowie, oni nie mogą mieć nawet metra wolnej przestrzeni. De Costere. Broni go tutaj Balanta, jest podanie w nasze pole karne, ale Sobol na całe szczęście. Zapata. Widzę cię, Lang, i podam ci piłeczkę. A ty mi oddasz. Bardzo ładnie. Nakajima. Super. Jestem. Obrót. Lewa noga. 2-0, drodzy państwo. Przepraszam, 4-0. Ale drugi golikera Zapaty. Myślę, że Cercle Brugge jest po prostu dzisiaj od nas zespołem o dwie klasy gorszym. Nie są w stanie nawiązać z nami jakiejkolwiek walki. Nie mówiąc o równej. 68. minuta. Może teraz, skoro jesteśmy tak rozpędzeni, to może teraz uda się nam tego hat-tricka upragnionego w końcu zdobyć. De Costere. Dobre rozegranie. Vitinho. Świetnie, De Costere. Zapata. No tak, tak powiem szczerze, tak sobie. Ale okej. Nic się nie dzieje. Jestem ustawiony na ewentualną kontrę i macie tę piłkę. Dobrze, spoko. Ojejku, dlaczego nie popatrzyłeś, kolego, czy ktokolwiek tutaj w sukurs z twojej ukochanej drużyny ci poszedł? Panowie, ciśniemy. Ciśniemy. Chcemy mieć tutaj 5-0. Chcemy mieć hat-tricka Ikera Zapaty oczywiście. Świetnie, Balanta, piękna obrona, to jest kolejny rzut rożny i to jest dla nas kolejna okazja do tego, żeby uciec tutaj z jakąś kontrą, jeżeli tylko tę piłkę przejmiemy i przejęliśmy ją, Simone Mignolet. Urwałem się, Mignolet. No dobrze, skoro nie, to nie. No dobrze, przestanę się tak łasić o te piłki może. Ale chcę tego hat-tricka w końcu. O! Azar zagrał tę piłkę, panowie, tylko czyste konto. Dobrze. I odgrywam od razu, świetnie. Uciekam, Van Aken. Moi drodzy, to jest ta sytuacja, tylko musimy sobie wypuścić tę piłkę jeszcze bardziej. Schodzimy od razu. O Jezus Maria, jak on mnie przeczytał. Jak on mnie przeczytał, to jak dobrą książkę. O. No i nawet nie podaję. No niestety, moi drodzy, miałem swoją okazję do przeprowadzenia. Chociaż, czekajcie, nie mówmy jeszcze, sędzia! Dlaczego mi to zrobiłeś? Panie sędzio, dlaczego? Dlaczego ten gwizdek wsadziłeś do ust i zagwizdałeś w tym momencie? Nie wiem, ale wiem, moi drodzy, że możemy w pełni celebrować i jak najbardziej zasłużone są te celebracje, bo Iker Zapata i jego zespół wywalczyli sobie finał Pucharu Belgii. Więc jest szansa na trofeum. I no tak jak... No ale moi drodzy, no te lewe okienko, to my ostrzeliwaliśmy niesamowicie. Chyba największy problem mam jednak z tym, że nie wpadła ta jedna akcja, gdzie wybronił to tak idealnie bramkarz. Ale mimo wszystko, moi drodzy, no te dwa trafienia nasze tutaj, to były stadiony świata. Chociaż czekajcie, to chyba było to z obrotem. Bardzo ładne lewą nogą. W ogóle to od poprzeczki się odbiło! Matko jedyna.
A tutaj Iker Zapata, no tu świetny zwód. Jeden obrońca minięty. Drugi obrońca minięty. Trzeci obrońca minięty. I moi drodzy, huknięcie takie, że głowa mała, no to co my zrobiliśmy? To było po prostu niepojęte. Półfinał Pucharu Belgii zdecydowanie na naszą korzyść. 4-0. Zrobiliśmy to, co zrobić musieliśmy. I zrobiliśmy to dobrze. Absolutnie tak. Totalnie zasłużony MVP tego pucharu, czyli pan Iker Zapata. Nikt inny. Nikt inny, tylko pan Iker Zapata. Piękne rzeczy. Świetnie się to ogląda, moi drodzy, no bo w pełni na to chłop zasłużył. Takie są fakty. Trzymajcie się. Na razie. I pa, pa. Cześć.